Witam na moim kanale. Krótko na temat Gmoli Hit, które wczoraj założyłem. Jest to mój pierwszy zakup w tym roku do motocykla. Króciutko na temat montażu. Jak widać, są to gmole dolne. Montaż jest banalny, ponieważ są to trzy śrubki z jednej strony, trzy śrubki z drugiej strony. Jest to, no tak, nawet taki ktoś jak ja potrafił to zamontować, także na pewno każdy sobie poradzi. A dokładnie z lewej strony właśnie tutaj na dole idzie gmol. Z lewej strony wystarczyło tylko wykręcić tą śrubę silnikową. O, właśnie tą. To jest taka jakaś gwiazdka, trzeba mieć taki klucz. Wykręcić tą śrubę i tutaj się na śrubie imbusowej montuje jedną śrubę tutaj, gmol, a tutaj jest taki pusty otwór technologiczny i w ten otwór jest montowana druga śruba. I trzecia śrubka jest tutaj u góry. Też taki malutki imbus. I trzeba było też tamtą śrubkę wykręcić i wkręcić tą, która była w zestawie dodana, bo te śrubki były dodane w zestawie. Wszystkie śrubki są oczywiście dodane do gmoli. I to jest z lewa strona. Natomiast z prawej strony jest jeszcze prościej, ponieważ z prawej strony tutaj nic nie trzeba było wykręcać, tej górnej śruby, ponieważ tam już był pusty otwór technologiczny. Ten otwór też był pusty, tylko wystarczyło wkręcić. No i tutaj też przychodziła właśnie taka śruba silnikowa. Trzeba było ją wykręcić i wkręcić to. Do gmoli jest dodana oczywiście instrukcja w języku polskim i angielskim. No bez instrukcji ciężko by było to zamontować, dlatego że wszystkie śruby imbusowe, które są w tym zestawie, mają zupełnie, mają inne tulejki dystansowe, bo te tulejki dystansowe tutaj widać. No może tutaj, o, dokładnie tutaj. Mają z tej strony i z tamtej strony są zupełnie inne wymiary tulejek, dlatego musi być dokładnie każda śruba zgodnie z instrukcją. No i co? No i tak to wygląda. Z prawej strony było o wiele łatwiej założyć, ponieważ tak jak mówiłem, były już dwa te takie technologiczne, te puste otwory technologiczne były po prostu wolne, a tutaj był troszeczkę problem, żeby dojść do tego, do tej śruby imbusowej ciężko było tam dojść i dlatego musiałem zdjąć tutaj tą osłonę i tą osłonę, nie? To zdjąłem i wtedy było mi o wiele łatwiej przykręcić. Także do instalacji tych gmoli wystarczą tylko takie zestawy kluczy, o, takie zwykłe imbusy, które wczoraj właśnie zakupiłem, i też taki zestawik, nie wiem jak one się nazywają, taka gwiazdka jest, nie, bo ta gwiazdka, ten właśnie duży, służył do wykręcenia tego, oto tej śruby silnikowej głównej. Także jakieś półtorej godzinki mi to zajęło, myślę, że to i tak długo, no ale motocykl wygląda naprawdę ładnie i moim zdaniem kupiłem to ze względu na to, że dwa razy po prostu już mi się motor wywrócił i to raz w garażu i raz na parkingu, a chwila się człowiek zagapi i no i szkoda motocykla. A cena tego to jest jakieś 400 bodajże, 18, 20, coś takiego. Coś ponad 400 zł, także. A wygląda naprawdę, motor wygląda
inaczej, zupełnie inaczej. No dobra, to tyle. Pewnie znowu wrócę za miesiąc albo za półtora, jak się zrobi trochę cieplej, jak się coś zakręci, temperatura wokół 10 stopni, to będzie można, myślę, że polatać. Na razie, pozdrawiam.